Na jeziorze Ełckim pojawiły się statki, jakie zazwyczaj goszczą na wodach mórz i oceanów. Wielkość akwenu nie stanowiła żadnej przeszkody. Modele statków wykonane były w dużo mniejszej skali niż w oryginale. Przywieźli je modelarze z całej Polski. Do Ełku na zawody przyjechało 3 razy więcej zawodników niż w latach ubiegłych. Nie tylko liczba zawodników, ale także nazwa i ranga imprezy się zmieniły. Są to półfinały Mistrzostw Polski modeli pływających, redukcyjnych, zdalnie sterowanych. Do tej pory były to zawody o rangi wojewódzkiej, ale po zmianie przepisów nasza impreza urosła do rangi ogólnopolskiej. Zawody po raz pierwszy rozegrały się w 2 miejscach jednocześnie. Tylko w ten sposób prawie 90 zawodników mogło odbyć biegi w ciągu 3 dni. Do tego celu wykorzystano pomost przy plaży miejskiej. To stąd na jezioro wypływały najpiękniejsze modele. Oceniano je pod względem wierności odwzorowania oryginału oraz dokładności wykonania. Ich twórcy włożyli w swoje modele redukcyjne spory kawałek życia. Troskę o nie było widać nawet w sposobie transportu. Nic dziwnego, bo sklejenie takiego cacka to lata życia, a w przypadku komendanta Ełckiej Straży Pożarnej nawet 10 lat. Porządki były dawno temu, w latach 82 czy 83 roku, ale to nie znaczy, że ten model się tyle buduje. Po prostu z różnymi długimi przerwami był robiony i w ubiegłym roku praktycznie udało mi się go wreszcie skończyć. Myślę, że pobiłem rekord świata w długości budowy tego typu modelu. Efekt to model holownika portowego H300 z lat 50. Komendant startował po raz pierwszy w zawodach, nie licząc na wygraną. Na dobry start mógł natomiast nastawiać się finalista Mistrzostw Europy. Ale zarówno on, jak i inni doświadczeni i początkujący modelarze musieli zmagać się z pogodą. Zafalowanie akwenu było momentami tak duże, że kilka modeli utonęło. Poświęcił się jeden z sędziów zawodów i zanurkował po statki. Rola zawodników nie kończyła się bowiem na wykonaniu kopii maszyny pływającej. Trzeba było jeszcze dokładnie nią sterować po wyznaczonej trasie. I tu znowu wracał temat pogody. To są dosyć małe i lekkie modele. Jeżeli jest troszeczkę większa fala, troszeczkę większy wiatr, one się zachowują jak korki i są bardzo trudne do opanowania. Po prostu to sprawa manualna. A że na treningach się raczej wybiera dobrą pogodę, bo nie chce się iść i moknąć, w związku z tym no to wszystko wychodzi na trasie. Część zawodów rozgrywanych na Cyplu obejmowała tylko modele klasy F4A, oceniane przede wszystkim pod kątem precyzji sterowania. Modelarze jako perfekcjoniści nie zadowalali się półśrodkami. Startujemy po to, żeby mieć 100. Także 12 i 11 do setki to jest marniutki wynik. No, trzeba ćwiczyć. Niestety zbyt długa przerwa w treningach wychodzi. Zawodnicy podkreślali rangę zawodów i zaznaczali, że Ełk zrobił się najprężniejszym ośrodkiem w Polsce dla środowiska modelarzy.